Witajcie. Witam Was serdecznie. Z tej strony Olaf. Dzisiaj krótko trzy naprawdę takie słabiutkie poczucia i trzy sny. Przejdźmy od razu do rzeczy. Poniedziałek, 11:20, w rozmowie na temat listopada i grudnia takie słabiutkie skojarzenie, że będą trzy wydarzenia jakoby równolegle się działy. Trzy procesy, które będą równolegle się toczyć. Jedno to będzie miecz, czyli wojna. Drugie to będzie wydarzenie ekonomiczne. A trzecie to wymiennie, albo kosmiczne, albo epidemiczne, lub jakieś inne do wyboru. Natomiast ciemności, takie fizyczne ciemności, czy brak prądu, czy zagrożenie ze wschodu, to już dodatkowo może być, niezależnie od tego, co wymieniłem, to może dodatkowo temu wszystkiemu towarzyszyć. Jeśli chodzi o to zagrożenie ze wschodu, to mam tutaj na myśli ze wschodu w stosunku do Gdańska, w którym żyję, ponieważ było takie małe widzenie w wyobraźni takiego białego błysku mniej więcej, powiedziałbym, z rejonów Kaliningradu. Taki biały błysk światła, takiego dziwnego, chemicznego, nie wiem jak to wytłumaczyć. Ale to jest wszystko takie delikatne poczucie, takie po prostu w rozmowie, takie wymuszone. Nie daje dużych tam szans, że tak będzie. A przynajmniej się o to modlę. Następnie środa, 0:30. Tutaj też w rozmowie byłem zmęczony i to też takie wymuszone. Gdzieś coś zobaczyłem, ale czy ja to dobrze pisałem, czy ja to dobrze zobaczyłem, nie wiem, ale był tak zwany błysk. W tym błysku widziałem Anglię. Anglię z wysokości, z góry, i widziałem jakby kilkanaście albo kilkadziesiąt jakby punktów zapalnych. Więc chyba to wszystko, co widziałem wcześniej, może być fizyczne. Odnoszę się w tym momencie do takiego poczucia, że po zajęciu fotela premiera w Wielkiej Brytanii poczułem takie skojarzenie, że Anglia płonie, tak? I się zastanawiałem, czy to będzie tylko symbol, czy dosłownie będzie płonąć. I po tym tutaj małym takim błysku w trakcie rozmowy bardziej przychyliłem się ku temu, że może to być fizyczne, że możemy widzieć gdzieś w telewizji, czy będą takie wydarzenia, jak kiedyś, chyba z 20 lat temu były takie protesty w Wielkiej Brytanii, czy takie zamieszki i młodzież tam latała, podpalała samochody, to kto wie, może teraz będzie podobnie właśnie, bo miałem wrażenie, że widzę z tej dużej wysokości takie skrzyżowania ulic, takie punkty zborne pewnych miejscowości i tam chyba były właśnie jakieś protesty, czy jakieś takie może pożary, może blokady, coś takiego. Być może będzie to związane z tymi kolejkami do bankomatów, nie jestem pewien. Tutaj natomiast w tym zdaniu z kolejkami do bankomatów to odnoszę się do innego błysku sprzed paru tygodni, gdzie widziałem, że będzie taki moment w listopadzie, że ludzie mogą kolejkami się ustawiać do jakichś instytucji finansowych, ale sam dokładnie nie wiem po co. I nie wiem, czy to będzie się też w Polsce działo. Idźmy dalej. Wtorek. Małe poczucie o wizji sprzed pół roku, o drugim ataku imigrantów. Tutaj przypomnę, że pół roku temu była taka wizja, gdzie oceniałem prawdopodobieństwo na 40%, że dojdzie do drugiego, kolejnego, potężnego ataku imigrantów. I w tej wizji opisywałem, że ci imigranci będą kumulowani daleko, daleko od granicy po stronie rosyjskiej, daleko od granicy z Białorusią, po stronie rosyjskiej,
i że będą oni do ostatniego momentu utrzymywani w tajemnicy. I wtedy, na tamten czas, ja to zinterpretowałem w taki sposób, że skoro kryzys był na granicy polsko-białoruskiej, to znaczy się, że oni będą gdzieś kumulowani na wysokości Smoleńska, czyli gdzieś po stronie, gdzieś na granicy białorusko-rosyjskiej, tam z tyłu jakby. Ale okazało się, że te daleko, daleko od granicy białoruskiej, to oznaczało się granicę rosyjsko-polską, a nie rosyjsko-białoruską. Czyli wizja była dobra, tylko ja ją źle zinterpretowałem. Ale zrobimy o tym następną audycję, pokażę Wam to wszystko na mapach, a teraz cieszcie się widokiem kosmicznym. Tak więc wróćmy do tematu. Tutaj właśnie takie małe poczucie, myśląc o tej wizji, o tym drugim ataku imigrantów, to tak starałem się poczuć, ale też tak nie do końca mi się to podobało, bo było to takie trochę wymuszone, też jakby w rozmowie czy coś. Muszę chyba zmienić, wrócić na dawne tory, że to po prostu samo przychodzi po modlitwie lub w trakcie. I tutaj mamy właśnie, że szturm z Kaliningradu za około 2 tygodnie. To jest napisane tutaj, widzę, wczoraj, w czwartek. I w tym poczuciu mamy, że właśnie szturm za około 2 tygodnie. 18 się zacznie w nawiasie ze znakiem zapytania. Choć kojarzy mi się 22 listopada, ale to może już inne wydarzenie będzie tego 22. Nie potrafiłem tego wytłumaczyć, ale skojarzą mi się 18 i 22. I kiedyś ja to opisywałem, że będzie tylko jedno wielkie, potężne uderzenie w dawnej wizji i potem odpuszczą. Nie będzie na przykład kilku uderzeń przez 2 tygodnie, jak było z Białorusią, tylko jedno wielkie, potężne. A tu mamy, że będzie to jedno wielkie, potężne ewentualnie, a potem przez 2 miesiące zwodzenie, znak zapytania, aż przesiedlenie, znak zapytania. No to tutaj opisuję w takich delikatnych zdaniach takie poczucia, które do mnie przychodzą, ale możemy się pokusić o wstępną diagnozę. To znaczy się, jeżeli by zaistniał ten drugi szturm imigrantów, tylko właśnie na granicę polską ze strony Kaliningradu, to wtedy, po tym jednym potężnym uderzeniu, myślę, że reakcja polska może być troszkę inna i wtedy oni zostaną tam i będzie tak zwane właśnie, jak ja to napisałem, zwodzenie, czyli może tam gdzieś będą znowu tam jakieś obozy sobie porozbijają, jak kiedyś po stronie białoruskiej, aż przesiedlenie, to znaczy się, aż w końcu ich tam przesiedlą z tych obozów. I tutaj w nawiasie napisałem plus białe światło, błysk, błyski. Ale co to znaczy? Nie wiem. Tutaj domyślam się, że może chodzi to o pierwszy śnieg albo o pierwszy mróz. Ale nie wiem, ale wiem, że widziałem błyski białego światła. Jeden lub kilka błysków białego światła. To było dziwne, bo zawsze wojna w snach i w takich poczuciach, w takich widzeniach objawiała się w formie kolorów czerwonego i pomarańczowego. Czerwony od krwi, a pomarańczowy od oczyszczenia. Bo wiemy, że to jest taka faza oczyszczenia, tak? No i tyle. A tu były białe błyski, więc nie wiem, czym one miały być spowodowane. No i na tyle zostawmy. Idźmy dalej. Tutaj to może na koniec zostawmy. A weźmy najpierw jeszcze tutaj ostatni sen, to dzisiaj mi się śniło rano, zapisałem go o 6:40 i już sobie konkretnie zadałem pytanie: Panie Boże, bo chciałem się właśnie spytać o ten Kaliningrad, skoro pół roku temu była ta wizja, to może ona się właśnie teraz realizuje, więc jakoś tak poczułem, że może trzeba zacząć się o to pytać. I tu się pytam: Panie Boże, szturm imigrantów z Kaliningradu. Gdzie? Kiedy? Czy w ogóle będzie? I przyszedł do mnie sen, że jestem w Gdańsku, głównym Gdańsku, na Śródmieściu, i spotykam moją koleżankę i jej matkę. I głównie ta matka zwróciła moją uwagę, to była matka tej koleżanki z podstawówki, i ta matka i też ta córka zawsze kojarzyły mi się z takimi typowymi Żydówkami, ale nie w złym sensie, w
normalnym sensie, jeśli chodzi o fryzurę i oczy i układ twarzy, tak? A szczególnie ta mama mi się kojarzyła z Żydówką. To może być też symbol. I ona mi tłumaczyła i pokazywała ulicę Armii Krajowej w Gdańsku. Ja dobrze znam tę ulicę. Ona prowadzi ze wschodu na zachód albo z zachodu na wschód, zależy jak się jedzie. To jest taka dwupasmówka albo trzypasmówka w Gdańsku. Zależy na jakim odcinku. I ona mi mówi ulica Armii Krajowej, pokazuje mi tę ulicę, a ja słyszę Armii Kaliningradowej. I uznałem, że to chyba jest taki symbol właśnie, Armii Kaliningradowej. I tam było właśnie, właśnie pokazane ten wschód-zachód, czyli widziałem tą ulicę i jakby z Gdańska jadąc tą Armii Kaliningradowej, od razu się trafiało do Berlina. Więc to było takie odwzorowanie, że po prostu będzie to samo co z Białorusią, czyli ci wszyscy biedni migranci będą chcieli po prostu prosto nach Berlin uderzać. Pamiętam dobrze liczbę 2. Dwa kanały, lub ten po prostu będzie drugim kanałem, lub coś z dwójką. I tak też ta ulica Armii Krajowej w tym śnie, czy Armii Kaliningradowej, kojarzyła się z dwójką właśnie. Ale myślałem sobie, że może jak miesiąc temu była taka wizja, takie poczucie, że mobilizacje będą dwie i okazało się, że była jedna rosyjska, a jedna białoruska i to były dwie mobilizacje, czyli poczucie było prawidłowe, to tak samo tutaj może ta dwójka, to znaczy się, że jeden kanał przerzutów imigrantów to był związany z Białorusią, a drugi kanał to będzie właśnie związany z obwodem kaliningradzkim, czyli otwarcie drugiego kanału przerzutowego. No i tyle. I teraz ostatnie, najciekawsze na sam koniec, to jest sen, który miałem dzisiaj, ale w środku nocy. Tutaj widzimy, że jest zapisany o 3:44 i tam widziałem konkretnie jakieś plany jakiegoś niemieckiego wozu opancerzonego i śniła mi się nauka języka niemieckiego, ale to wszystko był symbol. Myślę, że to jest wszystko jakoś połączone z tym Kaliningradem, z tymi przerzutami, z tym wszystkim, że jakoś podprogowo Niemcy z Rosjanami się po prostu ugadują, dogadują. I tu najciekawsze na koniec. A potem spotkanie każdego z osobą, która wie wszystko. To mi się bardzo podobało. Tam na końcu jest jeszcze coś z helikopterem i z kimś, ale myślę, że to była jakaś osobna sprawa. Jakaś osoba, której nie pamiętam, i helikopter jako taki symbol zawirowania myśli i spraw i tego wszystkiego. Ale tutaj te środkowe zdanie właśnie, że potem spotkanie każdego człowieka, każdego z osobą, która wie wszystko. To było niesamowite, bo ja byłem na takiej pewnej sali i wprowadzałem tam osoby. Najpierw sam poszedłem do tej osoby, która wie wszystko, a potem przyprowadzałem kilka osób, które były ciekawe, osoby, która wie wszystko i chciał z nią porozmawiać i następował taki moment konfrontacji właśnie. Te osoby spotykały się z tą osobą, która wie wszystko i robiło się ciekawie, jeśli chodzi o świadomość. Ta osoba, która wie wszystko, pamiętam też, że siedziała i nie można było widzieć jej twarzy. Można było czuć, że jest jakby, że to jest osoba, która wie wszystko, ale jest dobra, nie? Nie, że wie wszystko, jest jakaś zła, tylko wie wszystko i jest dobra. Ale miałem wrażenie, że tam się czai ktoś taki jakby, jakbyśmy to byli my sami. Jakby to było jakieś takie odzwierciedlenie, ale jednocześnie jakby to była osoba, która wie wszystko, nie? No i tyle. No nic, to dzięki. Może wam jeszcze tylko dodam, że ostatnio bardzo dużo godzin, około 7-10 godzin poświęciłem na to, żeby wam bardzo dobrze przygotować audycję o zaginionym dziecku, ale tu mi komputer spowalniał i zauważyłem po jakimś czasie, po 2-3 godzinach, że te artykuły i te różne filmy, przy których mój komputer spowalniał, to jakoby jakoś taka ręka opatrzności prowadziła i pokazywała mi różne rzeczy, różne informacje w internecie. I dopiero chyba po 8-9 godzinach ja się przeraziłem, aż podskoczyłem, gdy odkryłem, że lokalizacja ciała dziecka poszukiwanego po latach okazało się, że jeszcze lepiej wskazałem tą lokalizację niż sam podejrzewałem, a z kolei inna osoba, która wskazywała lokalizację, w ogóle nie wskazała tej lokalizacji, a jeszcze inna
Osoba z kolei mówiła fałszywe świadectwo na temat tej sytuacji, a w zasadzie dwie osoby w to zaangażowane mówiły fałszywe świadectwo. Te odkrycie mnie jakoś tak zszokowało, że aż przycichłem na kilka dni, bo stwierdziłem, że już tyle namieszałem ze znanymi osobami, że teraz no nie chciałbym nikomu noża w plecy wsadzać. Wolałbym, żeby ktoś się jakoś nawrócił albo zmienił swoje postępowanie, ale wyjątkowo przykre to było odkrycie, gdy zobaczyłem, że dwie znane osoby mówiły publicznie takie fałszywe świadectwa, jakoby postawić się nawzajem w dobrym, pozytywnym świetle. A na internecie są dostępne dowody, które pokazują, że tak wcale nie jest, nie? Ale nie odważyłem się na razie podnosić ręki na Goliata, bo boję się, że mogłoby to się skończyć obcięciem głowy przez Goliata. A lepiej chyba, żeby obcięcie głowy przez Goliata, czy Goliatowi, to było jego nawrócenie, a nie obnażenie jakichś dziwnych, niepotrzebnych, fałszywych świadectw, nie? Dlatego na razie tych fałszywych świadectw nie pokazuję, choć są one ogólnie dostępne na internecie, nie? Tylko tak mnie na przemyślenia wzięło, nie? Że nie wiedziałem, że ten świat jest aż taki zepsuty, nie? No i tyle, nie? No ale każdy z nas jest troszkę zepsuty, więc trzeba też wybaczać i jakoś starać się to wszystko odbudowywać i nawracać do dobrego postępowania. Dobra, dzięki za uwagę, dzięki, że dotrzymaliście mi chwilę towarzystwa. Pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że zrobię audycję o poszukiwaniach tego chłopca, bo to będzie jeszcze ciekawsza audycja niż z Dawidem. To nic, dzięki, trzymajcie się Pana Boga, trzymajcie się z Panem Bogiem i jak w tym kosmosie, latajmy wewnątrz Pana Boga. Cześć.